Ciekawe, co jest w tych pudełkach? Suzy, sprawdź pierwsza. Suzy? A, tak, to ja. Mam nadzieję, że jest tam coś wartościowego. Albo smacznego. To wcale nie jest smaczne. Co za ohyda. Zdajesz sobie sprawę, że i tak będziesz musiała zjeść te kurze łapki, prawda? Wyglądają tak sobie, ale na to nie można nic poradzić. Na pewno będę chora. Co za obrzydliwość. Tak przyjemnie jest patrzeć na męki Suzy. Tak? Lepiej otwórz swój sejf. Wtedy zobaczymy, kto z nas ma więcej szczęścia. A otworzę. Mam nadzieję, że jest tam coś smacznego. Hurra! Mam ogromny kawałek bardzo ładnego tortu. Wow, to już nie jest kawałek. Teraz mam cały tort. O tak, jakie to jest pyszne. Lili, zazdroszczę ci. A z kolei Suzy, aż mnie boli, gdy na nią patrzę. Czas sprawdzić, co jest w moim sejfie. Mam nadzieję, że będę miał tyle szczęścia, co Lili. Dziwne, wygląda jak jakiś eliksir. Ciekawe, co się stanie, gdy go wypiję. Co się dzieje? Dlaczego wszyscy się zatrzymali? Ojej, jestem super szybki! Zobaczmy, jak bardzo. Uff, muszę się napić. Trzeba szybko znaleźć wodę. Jaka wspaniała morska bryza. A koktajl, rewelacja. Przepraszam, podkradnę ci napój. Super. Dziwne, gdzie jest koktajl? Dopiero co tu był. Jak fajnie jest być naprawdę szybkim. Suzy, to tak siedzisz. Lili, co z tobą? A, wiem. Zanim ktoś zauważy, zamierzam zjeść tort. Pyszności. O, jest jeszcze jeden kawałek. A w zamian Lili może pomóc Suzy schrupać kurzą łapkę. Pyszności. Dobra, znudziło mi się już. O, chyba wiem, co zrobię. Zawsze zastanawiałem się, czy Suzy by pasowały wąsy i broda. Dlaczego trzymam kurzą łapkę? Gdzie jest mój tort? Co się stało? Dlaczego mam na sobie te rysunki? Quentin, doigrałeś się. Wiesz, co ci zrobię za kradzież mojego ciasta? Proszę bardzo, a masz. Trzymajcie mnie, zaraz upadnę. Dobrze mu tak. Dostał za swoje. Co tym razem jest w sejfie? Mam nadzieję, że znowu coś smacznego. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Quentin, musisz go otworzyć jako pierwszy. Tego właśnie chcemy. Dobra, co to? Cytryny? Są oczywiście kwaśne, ale myślę, że sobie poradzę. Jeśli nie jesteś mięczakiem, na pewno dasz radę. Ja mięczakiem? Zjem je natychmiast, patrzcie! Chyba oszalał. Fuu, na sam widok robi mi się niedobrze. I kto tu jest mięczakiem? Nawet nie drgnąłem. Widziałyście? Ojej! Oj! Nie spodziewałem się tego. Ale uznajmy, że dałem sobie radę. Suzy, twoja kolej. Ojej! Jaki fajny prezent. Uwielbiam popyty. To jedyna zabawka, która naprawdę mnie relaksuje. Ale super! Ile można? Suzy, czy ty w ogóle jesteś z nami? Ej, żyjesz? A, co się stało? A, tak, nic mi nie jest. Po prostu popyt mnie wciągnął. Dobra, teraz moja kolejna otwarcie sejfu. Uuu.
Wow, jakaś stara książka. Mam nadzieję, że w środku znajdą się jakieś ciekawe zaklęcia. A, psik! Bardzo stara książka. Spójrzmy. Wingardium Defodio Descento Portus. A, co się dzieje? Pomocy! O nie! To prawdziwa ręka! Ona się rusza! Niech ktoś się tego pozbędzie! Pomóżcie! Możesz mi nie przeszkadzać? Chwileczkę. Czy ta ręka myśli, że może ukraść mój popyt? Nie ma mowy. Załatwię ją. Lili, daj mi tę książkę. Trzymaj. A masz! Gotowe. Nie będzie nas więcej niepokoić. Wszystko w porządku? Prawie się nie bałem. Szukałem na podłodze czegoś. Nieważne. Tym razem to ja pierwsza otworzę sejf. Jakaś butelka. W środku na pewno jest coś bardzo pysznego. Muszę tylko ją otworzyć. No dalej! Otwórz się! Gotowe. W środku chyba jest jakaś pyszna galaretka. Mam nadzieję, że jest naprawdę dobra. Świetnie. Jestem zadowolona. Daj nam spróbować. Jeszcze czego? Nawet nie patrzcie na moją butelkę. I tak nic nie dostaniecie. Lili, teraz możesz otworzyć swój sejf. Fu, tylko nie to. Nienawidzę cebuli. I co z tego? I tak trzeba ją zjeść. Więc śmiało. Smacznego. To obrzydliwe. Dlaczego ktoś ma pyszną galaretkę, a ja muszę cierpieć z powodu cebuli? Ciekawe, co mnie czeka w środku sejfu. Czajnik? Ale dlaczego miałbym chcieć czajnik? Obudziłeś mnie. Dzień dobry. Teraz spełnię twoje trzy życzenia. Wow! Chcę mieć taką galaretkę jak Suzy. O, dzięki! Spróbujmy. Tak, Suzy, miałaś rację. To jest pyszne. Mam też prośbę związaną z Lili. Bez problemu. Ojej, jestem taka piękna. Wow, jestem prawdziwą księżniczką. Co? Ja też chcę być księżniczką. Quentin, daj mi tę lampę. To też wypowiem życzenie. Nie ma mowy, jest moja. Ojej, wygląda na to, że Suzy jest teraz tak zielona jak jej galaretka. Lili, a ty jesteś taka ładna. Mogę zaprosić cię na randkę? Pewnie, dzięki za komplement. Super, zrobiłem swoje. Widzę, że żadna z was się nie odważyła. Będę musiał sam wybrać, która zacznie. Lili czy Emma? Jestem gotowa. Co teraz będzie? Emma, wierzyłem w ciebie, brawo. Już idę. Za chwilę dostaniesz to, co kryje się pod tym przyciskiem. To ogromna i pyszna guma. Jestem pewny, że ci się spodoba. No to łap. Nie rozumiem, co to jest. Wow, czy to guma do rzucia? Super. Nie zatrzymuj się. Jak jej dużo. Zawsze marzyłam, żeby mieć tyle gumy. Czas na degustację. Słodka i miękka. Wygląda na to, że wybrałam właściwy przycisk. To na pewno. Czas puszczać balony. Jestem w tym dobra. Ojej, chyba balon wcisnął jakiś przycisk i teraz jestem uwięziona. To całkiem fajne. Emma nacisnęła kolejny przycisk? A to niespodzianka. No cóż, to jej wybór. Emma, dostaniesz kolę. Spodoba ci się. Co się dzieje? Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak dużo wody. I dlaczego jest brązowa? To nie woda, to kola, przecież mówiłem. I jak wrażenia? Widzę, że Emma nie reaguje. Dobrze, w takim razie będziemy musieli użyć sekretnego składnika. Mentosów.
Za chwilę będzie niesamowita eksplozja. Jakieś cukierki? Po co mi one? Czy to mentosy? O nie! Zaczęło się. Dobrze, że wziąłem ze sobą parasol. Emma, jak się masz? Cześć, siedzę w ogromnym balonie. To dlatego na nic nie reaguję. Nie szkodzi, zaraz to naprawię. Może nie trzeba? Za późno. No tak lepiej. Lili, skończyłem z Emmą. Idę do ciebie. Co tam wybrałaś? Szczerze mówiąc, jeszcze się nie zdecydowałam. Nacisnę cokolwiek. Wygląda na to, że nacisnęłam żółty przycisk. Co tam jest? Pospiesz się, bo czekam. Nie chcę ci tego mówić, ale obawiam się, że wcale ci się to nie spodoba. Mam tu wielki talerz śmierdzącego sera. Co za obrzydliwy zapach. Chyba coś się zepsuło. Musimy się go szybko pozbyć. Zabieraj go, Lili. Ser pleśniowy? Nie mogę tego znieść. Przynieś mi szybko maskę przeciwgazową, bo się uduszę. Boże, nie wytrzymam tego. Weźcie to z powrotem. Lili, to jest wbrew zasadom. Nie możesz zrezygnować ze swojego wyboru. Nie obchodzi mnie to. O nie, twój ser zaraz trafi do Emmy. To chyba pomyłka. Niczego nie naciskałam. Zabierzcie stąd ten śmierdzący ser. Przykro mi, Emma, to wszystko wina Lili. A tak w ogóle to nie powinnaś wychodzić z pudełka. Siadaj na miejsce i nie wychodź więcej. O, świeże powietrze. Co ty robisz? Nie bij mnie! W ogóle nie rozumiem, co tu się dzieje. Mówiłem ci, że nie wolno wychodzić z pudełka. Ale ja nie mogę oddychać. Lili, znowu zaczynasz. Co za niegrzeczne dziewczyny. Myślisz, że tak łatwo nas nastraszyć? Nie damy się. Oddaj mi ten głupi młotek. Ale mi to klaun. Miejmy nadzieję, że tym razem łatwiej będzie nam znaleźć wspólny język. Najpierw musimy dokonać wyboru. Nie mogę się zdecydować. Chyba znowu wcisnę żółty guzik. No nieźle, Lili. Idę do ciebie. Świetnie sobie radzisz. Gratuluję kolejnego wyboru. Czeka na ciebie aromatyczna i soczysta truskawka. Au, coś mnie trafiło prosto w ocho. O, to truskawka. Super, uwielbiam owoce. Myślę, że jedna truskawka to za mało. Mam dla ciebie więcej. Łap, to wszystko jest twoje. Wow, truskawkowy grat. Niesamowite. W końcu mi się poszczęściło i dostałam coś pysznego. Dziś jest piękny dzień. Myślę, że czegoś tu jeszcze brakuje. Wiem, potrzebujemy bitej śmietany. Świetnie komponuje się z truskawkami. A co to? Czy to bita śmietana? Muszę zanurzyć w niej truskawki. Dobra, wystarczy, wystarczy. Jak sobie życzysz, Lili. I tak pojemnik jest już pusty. No to wszystko. Idę do Emmy. No i proszę, całe moje pudełko jest wypełnione bitą śmietaną. Lili, wyglądasz cudownie. Daruj sobie te czułości. No proszę, ona nie podziela moich uczuć. Moje serce jest złamane. Wynoszę się stąd. Co tam masz, Emma? Próbuję coś wybrać i jak na razie nic mi nie wychodzi. Dobra, niech będzie niebieski przycisk. Czekoladowy sos? No nieźle. Nie miałbym nic przeciwko wypiciu całego kanistra tego przysmaku. Co to jest? Jak na razie w ogóle mi się to nie podoba. Wow, to czekolada! Cofam to, co powiedziałam. Jest naprawdę dobra. Chcę więcej. To jest świetne, jest pyszna. To wszystko, pojemnik jest pusty. Wygląda naprawdę apetycznie. Emma, daj trochę. Jeszcze czego? To moja czekolada. Nie będę się dzielić, to tylko porcja dla jednej osoby. Emma też postanowiła złamać mi serce. Mam tego dość. Czas na zemstę. Skoro jesteś taka zimna i nieczuła, no to łap trochę lodu. Ojejku, jak tu zimno. Co się dzieje? Nie wytrzymam. Ledwo mogę się ruszać. Moje ciało zamarza. To twoja wina. No i masz nauczkę na przyszłość. Mam dość czekania. Niech ktoś wreszcie wciśnie przycisk. Już prawie podjęłam decyzję. Potrzebuję jeszcze tylko kilku sekund. Lili, super. Dostaniesz to, na co zasłużyłaś. Już idę. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. Nie martw się, czeka cię coś pysznego. Wielki stos misiów Haribo. Czy to nie wspaniałe? Pachną tak aromatycznie. Są super.
spróbuję, kilka, a reszta należy do ciebie. To coś małego i kolorowego. A, już wiem, to żelki, ekstra. To wszystko? Dlaczego taka mała porcja? Chcę więcej. Lili ponownie nacisnęła przycisk? No cóż, to jej wybór. No dobra, dostaniesz więcej żelków. Chwileczkę, mam pomysł. A jeśli je roztopię? Smakowałyby nadal tak samo, ale straciłyby kształt. Zobaczymy, czy Lili je polubi. Wezmę moją suszarkę do włosów i włączę najgorętsze powietrze. Myślę, że to bardzo sprytny plan. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak zareaguje Lili. Wszystko gotowe, zbliża się finał. Co to za obrzydliwa papka? To w ogóle nie wygląda jak żelki. To jest to, co prosiłaś. Nie o to prosiłam, to nie są żelki. Chociaż mogę się mylić. Tak, to jednak smakuje jak żelki, jest pyszne. Szkoda, że nie jadłam tego wcześniej. Jestem pewna, że już dawno stałoby się moim ulubionym przysmakiem. Założę się, że Lili jest załamana. Co? O nie, czy naprawdę jej się to podoba? Mój podstępny plan się nie powiódł. To wszystko, spadam stąd. Emma, popraw mi humor, dokonując właściwego wyboru. Znowu nie wiem, co wybrać. O, tu jest jakaś kość. Ciekawe, o co chodzi. Myślę, że warto to sprawdzić. Bardzo odważna decyzja. Kość, mówisz? Zaraz się dowiesz, co to oznacza. Cześć, kolego! Pospiesz się i dołącz do nas. Jesteś taki mądry. Daj mi tę kostkę. On zna wszystkie komendy. Co z tobą robić? Może razem zagramy? Wiem, że tego chcesz. No to aport. Cześć. Nie spodziewałam się, że zobaczę tu psa. Słodziaku, podobasz mi się. Zostań tutaj, będę cię głaskała. Właśnie tak. Czy ty też zauważyłeś ten przycisk? Myślę, że ci się spodoba. O, już nacisnąłeś. Może nie powinieneś był tego robić. Emma znowu nacisnęła ten sam guzik? Dobra, skoro mój przyjaciel jest już w środku, no to będę musiał wsypać jedzenie do pudełka. Jak to ohydnie pachnie, fuj! Co to jest? Co poczęstunek dla naszego futrzanego przyjaciela? Pospiesz się i połóż się na podłodze. Wszystko będzie dobrze, nie martw się. Kiedy to się wreszcie skończy? Wystarczy! No, już jest okej. Wow, myślę, że to karma specjalnie dla ciebie. No dalej, smacznego. Dobry piesek. Musisz najeść się do syta. Tylko się nie spiesz. Karma już się skończyła. Zjedz jeszcze trochę, nie wstydź się. Fuj, jak ona może tego dotykać. Witam wszystkich ponownie. Pozwólcie, że przedstawię wam zasady gry. Wszyscy chowają się do kartonów, a ja sprawdzam je za pomocą moich narzędzi. Jestem pewna, że nikt mnie nie znajdzie. Doskonale się ukryłam. Nie muszę się martwić. Nawet jeśli zostanę złapany, nie poddam się. Ojej, tak się boję. Muszę sprawdzić, co tam się dzieje. Lepiej zrobię dziurę i popatrzę. Świetnie, teraz czuję się troszkę bezpieczniej. Mam wszystko pod kontrolą. Szukam celu. Szukam celu. Widzę ruch gałek ocznych. Idę do celu. Tylko nie to! Spaliłam swoją kryjówkę, mogłam siedzieć cicho. Nie widać żadnego ruchu gałek ocznych. Cel zgubiony. Sprawdzę to pudełko. Przykładam do niego przepychacz i zaczynam. Tak jest. A masz! Jeśli ktoś tam jest, to ma kłopoty. Wygląda na to, że miałam szczęście i mnie nie znalazła. Nie chciałabym być w tamtym pudełku. Będę siedzieć cicho jak mysz. Nie ruszam się i nie oddycham. Tak się boję. Pudełko jest zniszczone. Jest puste. Pomyliłam cel. Będę musiała szukać dalej. Czas na wybór narzędzia do drugiego testu. Wezmę pistolet na wodę. Pasuje mi ten kolor. Tylko nie to. Myślę, że ktoś tu nadchodzi. Bardzo się denerwuję. Boże, to dźwięk broni! Ostatnio mi się poszczęściło. Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Przestańcie się bawić. Tym razem mówię poważnie. Szukam celu. Sprawdzam ruch. To pudełko się trzęsie. Ognia! Ognia! O nie, tylko nie to! O nie, znalazła mnie! Przegrałaś. Ręce do góry.
Minus 1. Brawo, ja. Czas wybrać poważniejszą broń. Może dynamit? Nie. Balon z wodą? Też nie. Szukam dalej. Tak, okulary laserowe będą świetne. Doskonałe. Najwyższy czas je przymierzyć. Będą idealne. Włączam tryb polowania. No włączaj się! Dlaczego laser jest tak silny? Ups, spaliłam kilka pudeł. No trudno. Chyba czuję spaleniznę. Muszę zobaczyć, co się dzieje. To straszne! Ma laserowe okulary! A masz! I ty też. Te kartony są puste. Muszę szukać dalej. Tylko nie to! Idzie w moją stronę! Muszę coś wymyślić. Wiem. Wezwę pomoc. Wyciągną mnie stąd. Nie milczcie tak. Chcę was zobaczyć. Myślę, że w tym pudełku ktoś jest. Kurczę, nie mogę złapać sygnału. Lucy, cześć! Jak się masz? Pomóż mi! Naprawdę się boję! Czy mnie słyszysz? Jestem w pudełku! Lepiej tak nie krzycz. Chociaż... dlaczego nie? Przykro mi, Lucy, ale muszę się ciebie pozbyć, żeby nie zostać wyrzuconym z gry. O nie, ktoś do mnie dzwoni! Słyszę telefon. Już biegnę. Wydaje mi się, że ten dźwięk dobiega stąd. Cześć, dobrze cię widzieć. Cześć, Lucy. Tak długo cię szukałam. Nowa runda, nowa broń. Tym razem wybrałam dmuchany młotek. Au, to boli! Ugryzłam się w palec. Pudełko się rusza. Chyba mam nowy cel. To świetny początek. O nie, znalazła mnie. Zbliża się. Już jestem. Muszę wiać. Hurra, zrobiłam dziurę w pudełku. To moja jedyna szansa na ucieczkę. Mam cię. A masz. Dorwałam cię. Karton jest pusty, ale widziałam, że się ruszał. Nie rozumiem tego. Coś przegapiłam? Będę musiała szukać dalej. Cudem udało mi się uciec. Wygląda na to, że szczęście jest dziś po mojej stronie. Muszę wybrać nowe pudło, zanim ono mnie zauważy. To będzie dobre. Otworzyłam je świetnie. Rozgoszczę się. Jak tu miło. Ojej, chyba ktoś chucha mi w kark. O, cześć. Przepraszam, nie wiedziałam, że tu ktoś jest. Bomba czy tort? Tort czy bomba? Myślę, że wybór jest oczywisty. Tym razem zamierzam zagrać na wielką skalę. Czujnik ruchu włączony? Szuka celu. Przesuń się, musimy współpracować, bo inaczej oboje zostaniemy znalezieni. Wykryto ruch. Widzę cel. Teraz wiem, gdzie podłożyć bombę. Cel? Wyznaczanie trajektorii? Ognia! Co to jest? O nie! To bomba! Przez ciebie nas znalazła! Zginiemy! Miałam rację. Minus 2 naraz. To dopiero szczęście. No i proszę, przegraliśmy. Co to było? Nie wiem, ale myślę, że lepiej będzie, jeśli znowu się schowamy. Uciekajmy, by ratować życie. Obawiam się, że to nie ma sensu. Nadal bierzecie udział w grze. Gdzie my jesteśmy? Myślę, że udało nam się uciec. Pospieszmy się i ukryjmy na wypadek, gdyby nas dogoniła. Ja stanę tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie mnie widać. Niech ktoś mnie podsadzi. Nie mogę tam wejść. Sorry, ale nie mam czasu. Jeszcze nie zdążyłem się ukryć. Głupi basen. Widać mnie pod nim. Co robić? Wiem. Pędzle, farby? Mogą mi się przydać. Chodźcie tutaj. Coś wymyśliłem. Możemy to wykorzystać do kamuflażu. To świetny pomysł, Ted. Rewelacja. Pomalujmy się tak, żeby pasowało do wystroju i nikt nas nie znajdzie. Tak, po prostu znikniemy w przestrzeni. Tęskniliście za mną? Już jestem. Chcę was jak najszybciej zobaczyć. Dziwne. Wygląda na to, że pokój jest pusty, ale nie poddam się. Nadszedł czas, aby wybrać nową broń. Tym razem użyję balonu z wodą. No hej, mam dla was niespodziankę.
Wychodźcie, żeby ją zobaczyć. Nikt nie odpowiada. Muszę aktywować czujnik ruchu. Uff, wygląda na to, że przeszła. Nie widziała mnie. Skanuję. Na razie czysto. Nie widzę żadnego ruchu. Idę dalej. Uff, wreszcie mogę odetchnąć. Trudno było mi to znieść. Ruch został wykryty. Mam cię! Ten balonik z wodą trafia do ciebie. Nie rób tego, proszę! Chcę grać dalej! O nie, jestem przemoczony do suchej nitki! Daj mi szansę! Świetnie, zostało dwóch graczy. Dobrze mi idzie. Cześć, obudźcie się! Czekają na was wielkie rzeczy. Wkrótce wyruszamy na polowanie. Gdzie jest ten szczęśliwiec, który się z wami spotka? Jeszcze go nie widzę, ale nie martwcie się, znajdziemy go. Wygląda na to, że przeszła obok. Szczęście się do mnie uśmiechnęło. Intuicja podpowiada mi, że nasz cel jest gdzieś blisko. Tu chyba nic nie ma, sprawdźmy z drugiej strony. Udało mi się, nie zauważyła mnie. Wydaje mi się, że czuję zapach czegoś z basenu. Fu, to śmierdząca stopa. Zaraz się uduszę. Myślę, że to mój następny cel. Dobra, czas się tego pozbyć, zanim dojdzie do ataku gazowego. Do dzieła, przyjaciele. O nie, to karaluchy. Boję się ich. Zabierzcie je stąd, błagam was. Ktoś celowo wrzucił je do basenu. Cześć, Ted. Dawno się nie widzieliśmy. Szkoda, że ci się nie spodobały moje karaluchy. No cóż, została tylko Betty. A na deser mam dla niej ten piękny tort. Tu niby wszystko w porządku. Zobaczmy, co dalej. Wygląda na to, że boczne czujniki wykryły ruch. Jakaś dziwna ściana. Bardzo dziwnie pachnie. Choć może mi się tylko wydaje. Dzięki Bogu, nie ma jej. Muszę jeszcze trochę wytrzymać. Mam pomysł. Muszę stworzyć fałszywą Betty. Ona to na pewno kupi. Zostawię ją tutaj za murem i wracam na swoje miejsce. Kogo ja widzę? To Betty. Co za głuptasek. Stoi na widoku. Koniec gry? Zostałaś złapana. Smacznego! Częstuj się, mam nadzieję, że ci posmakuje. Dziwne, dlaczego ona nie reaguje? Nabrałam cię, to nie ja, tylko moja kopia! Usterka systemu, usterka systemu, zwarcie! Wygrałam, hurra! Pokonałam wszystkich! Wygląda na to, że ten portal otworzył się dla mnie. Na razie!